Hej, tak wiem, że jest dziwne oświetlenie, ale czy jesteśmy dziwieni jakby od kiedy nagrywam na YouTube'a, tylko raz w życiu miałem ładne oświetlenie na filmie, także nie skomentujmy tego. Okej, okay, dzisiaj mam dla was unboxing slash haul zakupowy z Monster High oraz Sailor Moon. Tutaj mam paczkę od Nathana. Tutaj macie jego nazwę, wróżby mięk na Instagramie możecie go zaobserwować. Kupuję od niego kilka lek Monster High i dzisiaj je otworzymy. Zdjęłem etykietę adresową, żeby nie było widzieć gdzie mieszkam dokładnie, bo... I żebyście chcieli to zobaczyć, zanim jeszcze to otworzymy, dziękuję Wam za taki mega odzew pod filmem z Monster High. Dziękuję Wam za kolejne subskrypcje, które do mnie przechodzą Mam nadzieję, że wkrótce uda mi się to być 50 tysięcy i że będę w stanie kupić sobie lepsze oświetlenie z high z YouTube. A. Tak. Okej, okay, otwórzmy to. To będzie przygoda, bo nie wiem, jak mam to otworzyć, żeby to było dobrze widać. Ale na szczęście paczka nie jest jakoś super a że w sensie, wiecie, jest zapakowana dobrze, ale mogło być lepiej. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ile lalek od niej kupiłem. Czy kupiłem 4 lalki, czy 3 lalki, czy więcej. Już nawet nie pamiętam, jakie kupiłem lalki, także. Tak. Okej. Okay. Zacznijmy może od tej poczuszki. Jest tam jakieś ubranka, i akcesoria, zobaczmy. Tak! Okej, okay, więc mam takie futerko. I to futerko raczej nie jest od Monster High. Nie wydaje mi się przynajmniej. Być może jest od jakichś lalek Barbie albo Bratz. To. Może być od jednej lalki Monster High, nie jestem pewny. To jest od lalki Bratz na 100%. Tak samo te spodnie są od lalki Bratz. Sweterek jest od lalki Ludmiłe od Koci Seria serialu Leta. mam tą lalkę. Myślałem, że będzie pasował do lalki Bratz. Mamy też tutaj ubranko od Franki na rolkach. Kolejne spodnie są dość tanie i wydaje mi się, że to są jakieś spodnie od, od jakiejś podróbki Bratz, ale... Są fajne, cute. Myślę, że to robi fajne combo. Okej, okay, tutaj już mamy same akcesoria od Monster High. Naklejki? klepki, I don't... nie wiem co to jest. Ale są cute. Mam tutaj Rochelle i tą... Ćmę? Lunę? Nigdy ich nie lubiłem. Mamy tutaj telefon od Laguny. Szczerze powiedziawszy, pierwszy raz w życiu mam telefon od Monster High, jakby nigdy ich nie miałem. I okej, okay, jest cute. Mamy szczotki, które schowam do pudełka i o nich zapomnę. Mamy pamiętnik od Franki, Speech Day jest... W dobrym stanie. Mamy torebkę od Franki, jej teczkę. Teczka z torebka od Kati. Aczkolwiek ta torebka jest uszkodzona, więc jeśli macie tą torebkę nieuszkodzoną, proszę piszcie w komentarzu, chętnie ją odkupię. I torebka od laguny. O, tu się w środku. Kolejny telefon, tutaj mamy cienie i perfumy. W pudełku luźno latał jeszcze kawałek stojaka, także tak. Okej, okay, lalka. Mamy tutaj Lagunitę i jest to Laguna z serii jakiejś tanecznej, nie pamiętam jej nazwy aktualnie, tu to macie jej nazwę, nie pamiętam tej nazwy aktualnie. I lalka jest w dobrym stanie, oczywiście muszę jej umyć włosy, po swojemu zrobić fryzurę nowa, ale jest w dobrym stanie, jest kompletna. Do lalki mam także stojak, który jest czarny, także mega fajnie, że mam stojaki. Lalka ma swoje płetwy, co mnie mega cieszy. Ma mega uroczą buźkę i ma cute kolczyki. Z tego co widzę jest to ta sama kurteczka, którą ma Laguna na sobie, więc mam dwie kurteczki. Ale myślę, że mogę ją użyć do brat, bo większość ubranek z Monster High pasuje na brat. Uwielbiam jej placze. Min, ocieplacze. nazwijmy to ocieplacze, bo naczelniki tego nie mogę nazwać, ale wygląda to mega uroczo, podoba mi się ten luk cały. Lalka jest naprawdę w ok. Stanie, jest kompletna. Oczywiście potrzebuje umycia, bo tak. Kolejna lalka. I to by wyjaśniało, dlaczego to leżało w pudełku luźno. Po prostu to odpadło od tego stojaka. Jest to karty z serii Nowy Starszy Semestr. Jej włosy są mega sypkie, nie mają w sobie kleju, i podobają mi się. Myślę, że nie będę robił z nimi aż tak dużo. Uwielbiam jej buty. Jej buty są wszystkim, są śliczne. Tak samo jak Laguna jest w dobrym stanie. Oczywiście umyję po swojemu Myślę, że włosów nie będę wrzątkował Bo nie wyglądają się, po prostu je umyję Ale na pewno poprawię jej grzywkę, bo mi się nie podoba Bo jest trochę tak krzywo mi myślę, że ralka jest kompletna Jedynym minusem jest jej torebka, która jest tutaj łamana Właśnie tutaj Hej, tu Glitch Montażysta I taki fun fact, nie zauważyłem tego, że ralce brakuje chokera Powinna mieć taki różowy choker z liczbą 13 Ale go nie ma I nie wiem, czy po prostu zgubiłem go w pudełku, bo jeszcze go nie szukałem Czy po prostu go nie było Ale mówię to dla jasności, żeby nie było, że Coś pominąłem, także... tak. Fun fact, będzie to moja pierwsza ralka Cathy w kolekcji. Ja miałem wcześniej ralkę podstawową, ale ją sprzedałem mega tanio, bo byłem na mega złe. Może kiedyś wam o tym powiem, to jest zajebisty pomysł na film Street Time. Ale tak, tak wygląda Kati. Jest cute. Pora na swoją lalkę, którą jest... Franki. I ostatnio mówiłem, że chcę uzbierać wszystkie albo prawie wszystkie alki Franki, bo jest to moja główna postać dzieciństwa, także tak. I szczerze, z tą lalką miałem najgorsze problemy, bo jest cute, bo to jest Franki, przy okazji mamy kolejny, trzeci stojak, ale nie wiem. Okej, okay. wóz się naaktryzowały, halo? Więc zazwyczaj mam problem z jej twarzą, bo często jej twarz jest jakaś krzywa i brzydka. A w tym przypadku wygląda ok. lalka jest kompletna, mam jej pamiętnik, mam jej torebkę, mam jej wszystko. Oczywiście potrzebuje odświeżenia, ponieważ jej włosy są żółte od kleju. Da się to usunąć, usuwam to tempertyną. Zazwyczaj tempertyna usuwa żółty kolor z włosów moich lalek, więc naprawdę jeśli macie włosy, które są mega żółte od kleju, użyjcie tempertyny. W internecie są na to poradniki, ale proszę uważajcie, bo tempertyna jest mega żrąca i niebezpieczna, ale efekt jest naprawdę cudowny. Fun fact, nigdy nie zauważyłem, że Frankie ma w tej lalce odbijające śrubki. Jakby nigdy wcześniej tego nie zauważyłem, to jest ciekawe. Szczerze mówiąc, podoba mi się to, jak wygląda. Nie ma zbyt krzywej twarzy, jest ok, ma ładną twarz. Oczywiście jest żółta, bo klej, ale to się da naprawić. Jej kurteczka nie wydaje mi się, żeby była jakaś popękana. Jej stawy są troszkę luźne, ale i tak ta lalka sobie stała na półce na stojaku, więc to mi nie przeszkadza. O dziwo, mimo tego, że lalka ma żółte włosy od kleju, to nie są klejące, ale. Tak, ja I umuję w tym pytanie, także. Hmm. Dalej w pudełku nic nie mamy. Chyba, że kogoś interesują buty, to proszę bardzo, jak wyglądają. Mega się cieszę z tego, że mam stojaki dla lalek, bo mam same zielone neonowe stojaki od lalek na wrotkach i tych bardziej budżetowych, i one mi już hitowały, Ja ich nie używam, dlatego, że mam ich sporo. Ok, więc kolejna paczka jest zbyt duża, żebym mógł ją tu zmieścić, więc e, otworzyłem ją poza kamerą i pokażę wam, co w niej jest. Uwaga, jumpscare. Więc tak, um, Mateusz, co to jest? To jest lalka Mako z Czodzikis z Księżyca. Jest to dość stara lalka, jest to lalka z lat 90. Jest duża, jakby. Ona ma 40 cm. Robi wrażenie. Nie jest to jakaś super lalka jakościowo, bo jest dość tania, w sensie jest wykonana dobrze jak na taką lalkę. Jest spoko jakości, ale nie jest to wysoka jakość. Ta lalka nie jest dla mnie. Tą lalkę weźmie moja siostra, ponieważ kiedy byłem mniejszy, oglądałem z moją siostrą jego Gęskierzyca i makuje z jej ulubioną postacią. Muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony, że włosy są dość dobrej jakości. Jakby są lepszej jakości niż aktualne włosy lalek Barbie, także jeśli chodzi o artykulację, jest dość prosta, dosłownie może usiąść i tyle. No i już rękoma i głową. Lalka nie jest dalna, ponieważ nie jest odzerwana super, ma kulczyki, których nie miała. Powinna mieć kulczyki w kształcie ma księżyce, więc albo to są klucze od lalki Usagi albo takie po prostu ma, bo takie zrobili i śmieszy jej diadem, bo jest taki mały i ma ogromne czoło, I jak na tamte lata jest okej, okay, nie powiem przy okazji może pokażę wam co kupił mi mój narzeczony także czekajcie więc mój narzeczony kupił mi taką Barbie Extra, jakby nie jestem mega fanem Barbie, ponieważ hmm, jakości tutaj nie ma, ale ona ma dość fajny design Przepraszam, tego psa nie mogę uspokoić, po prostu on musi szczekać jakiś czas, przepraszam. Ma ładnie namalowaną twarz i ma jakąś artykulację, także nie jest zła, ale uwielbiam jej torebkę, bo jej torebka to jest piłka. Jest urocza. Włosy są miękkie, ale są też sztywne, także... I mean, nie jest to jego szalalka, jest spoko, jest okej, okay, jak za cenę 80 zł także tak. Więc tak wygląda nasz mini haul zakupowy z lalek. Ona wygląda komicznie w porównaniu z tym lalkami, jakby... <trych> ale jest... Cute na swój sposób, i tak nie jest dla mnie, jest dla kogoś, więc... E, tak. To było tyle na tym filmiku, dziękuję za obejrzenia. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Napiszcie mi, czy chcecie takie filmy z holów zakupowych, z unboxingów takich lalek od kogoś. Uwierzcie mi, że zazwyczaj dostawałem większą pocztę lalkową, ta jest dość mała, niestety. Przykładowo, przed świętami miałem około 6 paczek, gdzie było pełno lalek, także... tak. PRZESTAŃ SZCZEKAĆ! To było tyle, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj mój kanał, bo to mega mnie motywuje i cieszy, kiedy widzę, że jest was więcej. Napiszcie mi, która kawa wam się najbardziej podoba z mojego holu. Barbie, Frankie, Katy, Laguna czy... Mako. Myślę, że Mako wygra. I tak, to było tyle. Cześć, na razie. Pa, pa. Widzimy się wkrótce.